Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, tym razem w iście plażowym, letnim nastroju. Mam na sobie kapelusz, do którego tutorial już jest na moim kanale. A dzisiaj chciałabym Ci pokazać, jak zrobić krok po kroku taką plażową torbę Messy Summer Bag. Dla tych, co są tu pierwszy raz, ja się nazywam Marta Górecka. Prowadzę sklep z włóczkami Magic Club, www.magicclub.pl. Prowadzę Magic Club Academy, czyli szkolenia zdziergania na żywo dla dzieci, dla dorosłych w różnych miejscach, tak, te szkolenia. I prowadzę Magic Club Academy, czyli grupę klientów naszego sklepu. Ta grupa jest na Facebooku i tam w ramach transmisji archiwalnych również możesz nauczyć się dziergać. Te wszystkie filmiki, które do tej pory robiłam na żywo, są oczywiście dostępne. No i Magic Club Academy tutaj na YouTubie, który właśnie oglądasz, tak? To są tutoriale, krok po kroku, filmiki, jak zrobić różne rzeczy, które są moim autorstwem, tak? Więc wracając do Messy, dlaczego ta torebka ma w nazwie Messy? Messy Puff to jest nasz autorski ściek i wszystkie torebki, czy w przyszłości inne rzeczy, na przykład swetry, które mają w swoim składzie, czy są zrobione tym ściegiem, będą miały w nazwie właśnie Messy. To jest Messy Summer Bag, czyli taki plażowy, dosyć naprawdę spory koszyk, tak? Dobrze, co jest potrzebne do jego wykonania? No to podstawa to jest włóczka Bobilon. To jest Bobilon Medium. Absolutnie nie używamy tutaj słowa przędza, bo przędza to jest cienka niteczka. No kto ma niteczkę, może tak oczywiście używać. Bobilon natomiast jest cięty z prawie 4-centymetrowej tasiemki, dokładnie 37 mm. Jest to włóczka stabilna, szeroka, nie rozciąga się, tak? Po spruciu nie wygląda jak no, nitka, tak? Więc nie jest to przędza, tak? Nasza włóczka t-shirt nie jest przędzą. Powstaje natomiast z przędzy właśnie bawełnianej, z bawełnianej nitki. Więc trzy motki bobilonu są potrzebne. Kolor hot pink. Jak przystało na lato, hot. Do tego 8 takich kółeczek karabinczyków otwieranych 18 mm zużyłam, tak? Możesz użyć, możesz inaczej przyczepić sobie tą rączkę, tak? One nie są konieczne. Można użyć tylko 4, albo można po prostu rączkę zrobić na szydełku, wrabiając ją tutaj, tak? Możesz użyć również takie uszy, to są bambusowe uszy o średnicy 20 cm. Można użyć uszy metalowe, też to będzie fajnie wyglądało, tak? Jak ktoś lubi taką wersję z dużo złota. Albo można jeszcze sobie zastosować taki pasek. Mamy takie paski regulowane, szerokość 4 cm, a długość do 135. Też bardzo fajnie akurat do tej torebki ta neon pantera będzie wyglądała. No i oczywiście ja używam praktycznie w każdej torebce kleju Gutermann. To jest klej do tkanin, jest po prostu mega mocny. Torebki, do których przyklejona jest podszewka na ten klej, też mogą być prane, tak? No i dla mnie podstawową zaletą tego kleju to jest po prostu oszczędność czasu, tak? Ja nie lubię szyć, zwłaszcza ręcznie szyć, więc podszewkę na klej Gutermann przyklejam. Ja tu zużyłam jeden kawałek bawełny z naszego sklepu, one standardowo wszystkie mają taką samą, taki sam wymiar i potrzebny jest taki kawałek jeden. Co jeszcze? W opisie do tego filmiku oczywiście będzie to wszystko napisane. No ja użyłam też takie klipsy, takie klamerki, jak tą tutaj przymocowywałam, ale możecie użyć na przykład zwykły spinaczy do prania, tak? Nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów. No centymetr. A, no i oczywiście co? Szydełko. Szydełko ergonomiczne Prym, rozmiar 7 mm. Możecie sobie użyć dowolnego szydełka, jakie macie w rozmiarze 7 mm. To zapraszam do przejścia dalej. Robisz ze mną krok po kroku taką Messy Summer Bag? Mi się naprawdę plaży zachciało. Przechodzimy dalej, prawda? No hej, witam Was wieczorową porą z mojego ogródka. Dopiero o tej godzinie da się żyć, oddychać, bo dzisiaj było u mnie 30 stopni, więc nic w ciągu dnia nie nagrałam. I chcę Wam powiedzieć, jak zrobić torebkę Messy Summer Bag. Jest to torebka zrobiona z włóczki t-shirt Bobilon,
potrzeba będzie na nią 3 motki. To jest bobilon medium, czyli grubość 7-9 mm. Nie pytajcie mnie jak inne przędze, bo po pierwsze bobilon nie jest przędzą, bo przędza to rzeczywiście jest cienka niteczka, więc ja pokazuję bobilon i takie wymiary na pewno Wam wyjdą z bobilonu. Więc 3 motki bobilonu medium. W zależności od tego, jaką chcecie zastosować rączkę, może to być, mogą to być uszy bambusowe o średnicy 20 mm, 20 cm, mogą to być uszy metalowe, złote tego typu, są też srebrne w naszym sklepie. Jeżeli nie lubicie takich dodatków, czy lubicie inne, to może to być po prostu rączka z bobilonu, tak? Przymocowana za pomocą kółek otwieranych 18 mm. To są takie kółeczka tego typu, tak? Łatwo je odpiąć, przepiąć w innym miejscu, zastosować. Ja je bardzo lubię i można użyć 4, można użyć 8, tak? Czyli w miejscach zaczepów będą po 2 sztuki. Jak uważacie, jak Wam się bardziej podoba. Jeżeli chcecie zastosować w tej torebce podszewkę, no to ma być torba z przeznaczeniem plażowym, więc ja raczej w takich torbach podszewek nie używam, ale jeżeli chcecie, ja Wam pokażę też, jak tutaj podszewkę wszyć, to trzeba kupić 2 kawałki takiej bawełny, która u nas w sklepie jest, tak? I jeśli chcecie ją wszyć, to ok. Jeśli nie, to możecie kupić klej Gutermann i na ten klej podszewkę po prostu wkleić. To przechodzimy dalej. Zaczynamy od 25 oczek łańcuszka. To zaczynamy. Otwieramy sobie motek bobilonu medium, hot pink. To zaczynamy. Otwieramy sobie, fajnie ta folia szeleści. Otwieramy sobie motek bobilonu hot pink. Zaczynamy dziergać. Zaczynamy od 25 oczek łańcuszka. Pamiętajcie, żeby bobilon stał w ten sposób, żebyśmy to odwijali przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Nic nam się wtedy nie poplącze ani nie poskręca i nie potrzeba żadnych pieniędzy wydawać na wynalazki do nieskręcania włóczki, tak? Dobrze. 25 oczek łańcuszka. Najpierw zaczynam od pętelki i robię na szydełku numer 7, na szydełku ergonomicznym prym. 1, to jest dopiero pierwsza, tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, tak? Mam taki łańcuszek, tak? Taki fajny warkoczyk. I teraz tak, 2 oczka w lewo omijam, tutaj robię półsłupek. Przerabiam. I teraz nawijam na szydełko, wbijam się w to ominięte oczko obok tego półsłupka i przeciągam. Znowu nawijam, wbijam się w to same oczko i przeciągam. Ale fajnie słoneczko teraz u mnie świeci. I przerabiam. To jest zamknięta mesipówka. To jest właściwa strona mesipówki, tak? Teraz znowu za mesipówką robię półsłupek, tak? Omijam jedno oczko, robię półsłupek, tak? I robię kolejną mesipówkę, tak? W międzyczasie sobie tutaj odwijam bobilon. Kolejną mesipówkę, czyli nawijam na szydełko. Zawsze zwracajcie uwagę, żeby sobie nakładać w ten sposób, tak? Nie ta widoczna strona bobilonu, tylko ta. Przeciągam, nakładam i tutaj i mam kolejną mesipówkę, nie? Siedzę na dworzu, sąsiedzi powychodzili, słychać dzieciaki, ale słuchajcie, no naprawdę w ciągu dnia no nie dało się, była taka
Patelnia, Rzeszok. Półsłupek, jedno oczko omijam. Kolejny półsłupek. Tak. Cofam się tutaj. Znaczy do tego miejsca. Tak, między tymi półsłupkami. Przeciągam, znowu nakładam tu. Przeciągam. I przerabiam. Nie będę z Wami robiła oczywiście całego tego prostokąta, ani każdej mesipówki, tak? Zwróćcie tylko uwagę, jak ja to robię, tak? Za mesipówką wbijam się, przerabiam. Robię półsłupek, tak? Omijam jedno oczko, wbijam się w kolejne, a teraz cofam się w to miejsce między półsłupkami, w to ominięte oczko, tak? Nawijam. Nawijam. I tak do samego końca. Jestem, słuchajcie, prawie na końcu rzędu. To jest ważne, bo tutaj powinno nam zostać 4 oczka. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz tutaj zamykam mesipówkę. Tak. Omijam jedno oczko. Kolejny półsłupek, tak. Cofam się po prawej stronie tego półsłupka. Raz, dwa. I musi mi zostać jedno oczko, gdzie zamknę mesipówkę, tak? O, tu. O. I teraz oczko łańcuszka i obracam robótkę. W tym, że to są właśnie moje mesipówki. Ich mam 2, 4, 6, 8, tak? I teraz to jest moje miejsce wbicia w tym rzędzie. W całym rzędzie robię po prostu półsłupki. Tu już nie muszę pilnować tak bobilonu, żeby się nie przekręcał, tak? On się nie przekręca generalnie, ale no trzeba być czujnym, tak? Jeżeli chcemy, żeby widoczna była zawsze ta sama strona, tak jak w mesipówkach, ale w tym rzędzie nie ma to żadnego znaczenia, tak? Jak widzicie, stoi cały czas tak samo, naprawdę go nie obróciłam i w ogóle mi się nie poskręcał, tak? Także jakieś nawijaki, stojaki, no nie wiem, no chyba, że coś jest źle nawinięte, tak? I trzeba to na jakimś stojaku montować, to owszem, do naszego bobilonu nie mamy jakichś takich wynalazków tego typu, tak? Przeciwnie do ruchów wskazówek zegara. Tu jest stabilnie nawinięte, nic się nie, w międzyczasie nie, no mówiąc wprost, nie rozwala, tak? Więc to jest naprawdę, nie dość, że włóczka jest stabilna, nie rozciąga się, tak? Jest szorstka, to jest uważane przez Was za zaletę, tak? Jest dzięki temu stabilna i nawet po spruciu może być wykorzystana. I po pierwszym dzierganiu nie robi się niteczką. Jeżeli na przykład trzeba spruć. Ja kiedyś pracowałam na biskwicie rosyjskim. To była, właśnie to się nazywało niby przędzą. Może to coś w tym jest, bo to też po prostu się rozciągało jak... No rozciągało się po prostu, tak? Na pewno nie nadawało się do powtórnego użytku po tym, dlatego szukałam czegoś naprawdę premium. I mogę śmiało powiedzieć, że właśnie premium jest bobilon. Skończyłam rząd, tak? Skończyłam rząd, robię oczko łańcuszka, odwracam robótkę. Odwracam robótkę i teraz to oczko omijam. Półsłupek, tak? I tutaj robię mesipówkę. Nawijam, wbijam, przeciągam. Nawijam, wbijam, przeciągam, tak? I przerabiam. Mam jedną mesipówkę. Trzeba bardzo uważać, żeby te mesipówki były jedna na drugą, tak? Taki fajny efekt, taki kwadracik, że one są takie wkomponowane w kwadraciki wtedy wychodzi, tak? Także tego trzeba pilnować, czyli za każdą mesipówką półsłupek. Tak, później omijamy jedno oczko, znowu półsłupek.
Nawiam. Cofam się tutaj po prawej stronie tylko pół słupka. Nawijam, cofam i przerabiam. I słuchajcie, to byłoby na tyle. Spotkamy się w momencie, kiedy trzeba będzie cały ten prostokąt obrobić. Obrobiony jest po prostu też półsłupkami. I teraz tak, musimy mieć, zobaczcie, musimy mieć 24 rzędy messy półek, tak? 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 21, przepraszam, 21 rzędów messy puffek, tak? To wróć. Ten prostokąt ma 21 rzędów messy puffek, tak? Wzdłuż i wszerz 8 messy puffek, tak? I to jest nasza baza do tej torebki, ale będziemy robić jeszcze boki zwykłymi półsłupkami, tak? Teraz Wam powiem, jaki to jest wymiar. Ten już mam obrobiony półsłupkami, więc załóżmy, że nie będziemy tego liczyć, tak? To jest 28 na 28 na 61, tak? Taki jest wymiar po zużyciu dwóch motków bobilonu medium. To przejdźmy do następnego etapu. Dobrze, mamy już te 21 rzędów swoich messy puffek. Tutaj robimy półsłupki, tak? Obrabiamy to półsłupkami. To co należy pamiętać, zobaczcie, tutaj na rogu, tak? Muszą być dwa półsłupki z jednego oczka, tak? Tutaj mamy taki, ta część, to jest taki dosyć charakterystyczny układ, tak? I teraz tak, wbijamy się tu i tutaj. Tutaj macie takie charakterystyczne coś i tutaj takie, skąd wychodzi messy puffka, tak? Więc tutaj się wbijamy. Tutaj. I teraz tu, tak? I tak po prostu do końca tej krawędzi. O. Później tutaj jest troszeczkę inaczej, to zaraz Wam to pokażę, jak tutaj dojdziemy. Tutaj generalnie o. Tu. No to już jest żmudna robota, to spotkamy się w newralgicznych punktach. Tutaj zbliżam się, słuchajcie, do zakrętu. Kończę tą krawędź, tą dłuższą. I tutaj też muszę na zakręcie mieć dwa półsłupki z jednego oczka, tak? I teraz sobie tutaj tą krótszą krawędź, ona wygląda troszkę inaczej, tak? Więc trzeba tak zrobić, żeby też było 25 tutaj, 25 półsłupków, tak? Cały czas, słuchajcie, tak samo. Wiecie jak boki, wiecie jak krawędzie. Spotkamy się na końcu, jak będziemy chować niteczki w tym prostokącie, tak? No, została mi tutaj ostatnia prosta, tak? Nie, słuchajcie, mieszkam pod lasem, ale tu życie kwitnie. Tutaj sąsiad bawi się z dziećmi, jeden sobie tutaj biega. Właśnie zadzwonił telefon do niego, także się dzieje.
Dobrze, ostatnia prosta, ostatnia. Krawędź, tak? I zaraz będziemy robić boki tej torby. A boki będą zrobione już półsłupkami. Czyli trochę krócej to się robi i no mniej jest roboty niż przy messy puffkach, tak? I jak sobie już pewnie uzmysłowiłyście, jest to torebka prostokątów, jak to u nas bywa, bez redukcji dobierania oczek, tak? Po prostu trzeba zrobić trzy prostokąty, jeden wielki i dwa małe. O, jesteśmy tutaj. Jak ptaszki ładnie też ćwierkają. Ale jakiś ptaszek ładnie ćwierka, naprawdę. Nie wiem co to, nie znam się akurat na tym, ale aż miło. Dobrze, dochodzimy tutaj do końca. Zobaczcie. O. I o, sobie już uciąłam tą niteczkę wcześniej. I teraz sobie zakończę oszukaną pętelką, tak? Odgłosy ze wsi. U mnie to jak normalnie na agroturystyce, tak? Też tam teraz ktoś słychać w tle kosi trawę. Zobaczcie, teraz sobie to pod to oczko wchodzę, tak? Pod to oczko. I teraz wracam do oczka, z którego wyszłam. O! Generalnie później nawet nie wiadomo, z której strony tak naprawdę zaczęłam i skończyłam. Tutaj sobie na razie to spuszczę w środek. Ja to oczywiście później tradycyjnie podklejam sobie to klejem Gutermann, tak? Ja tego nie przyszywam, bo to i tak gdzieś tam później wyjdzie, tak? A Gutermann jest tak mocnym, fajnym klejem, że nie miałam na torebki żadnych, no żadnych reklamacji po prostu, tak? Więc naprawdę jestem co do niego przekonana bardzo. Dobra, ciachamy sobie tutaj i mamy nasz prostokącik, tak? I teraz co ja będę z nim robić? Słuchajcie, co ja będę z nim robić? Jak to będzie wyglądać? Składamy go, tak? To będzie coś takiego, tak? Tutaj będą jeszcze boki, a tutaj będą uszy. Czyli boki włożymy sobie tutaj. Zaraz sobie zaznaczymy, jak ten prostokąt ma się nam tutaj wpasować. Słuchaj, żeby było lepiej widać, to użyłam sobie jako zaznaczników tych moich kółeczek, tak? Zobaczcie, tutaj sobie zostawiam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem messy puffek. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Te będą na dno, to będzie moje dno torebki. I tutaj znowu mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8, tak? Jak to sobie... Teraz muszę tutaj po prostu, o, wpasować ten prostokąt, tak? Tutaj mam 11 oczek. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I z tej strony tak samo, tak? Czyli muszę sobie zrobić... Dobrze, przejdźmy, zacznijmy do zrobienia prostokąta, który będzie pasował tutaj, tak? A jeden jego bok później zlicuje się z tym, tak? Robimy zatem 10 oczek łańcuszka. 10 oczek łańcuszka. Pętelka i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, tak? I teraz robimy półsłupki. Raz, dwa. I cały czas robimy półsłupkami. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć, tak? Dziewięć. Teraz robimy oczko łańcuszka i odwracamy. I tutaj znowu 9. I cały czas tak samo, aż osiągniemy długość w tą stronę, tak? Powiem Wam, ile to będzie rzędów za chwilę.
Wczoraj, słuchajcie, noc mnie zastała, więc nie skończyłam nagrywania. Zobaczcie, jak ta torebka wygląda w tym momencie, tak? To jest ten bok, jeden bok przyczepiony. I tak ona będzie wyglądała, tak, jeżeli będzie miała drugi bok i będzie stała sobie stabilnie, tak? Generalnie zaczynamy od 10 oczek łańcuszka, lecimy w górę 17 rzędów i ten 17 rząd ostatni, no to później już lecimy w lewo i obrabiamy dookoła półsłupkami, tak samo jak obrabiałyśmy ten prostokąt, czyli 10 oczek łańcuszka, tak? 10 oczek łańcuszka i 17 rzędów prostokąt. Tak on wygląda. Dobrze, mam już swój drugi bok gotowy. To jest zrobione na 17 rzędów. I teraz to jest ten 17 rząd. I teraz zaczynam sobie ten prostokąt obrabiać dookoła. Tak? Tutaj mam jeden półsłupek w oczku i sobie wkładam następny. No i teraz po prostu tak samo jak sobie obrabiałam te prostokąty do ta baza, tak? Ten Messi prostokąt, można powiedzieć, tak? Tak samo sobie teraz obrabiam to. Widzicie? W każdym rogu muszą być po dwa półsłupki. Mam już zakończone drugi bok swojej Messi Summer Bag. I teraz schowam sobie sznureczek, tak? Ja lubię te igły metalowe. Wiem, że wy częściej wybieracie te plastikowe, ale one po prostu się wyginają, więc ja ich nie lubię. No nie mogę sobie tutaj nawlec, słuchajcie. No. O. Kończymy sobie brzeg, tak? Tutaj sobie schowamy. Ja to później oczywiście podklejam klejem do tkanin Gutermann. Nie przyszywam tego, bo musiałabym tu tyle szyć, zastosować, tak, po wewnętrznej stronie torebki. A zresztą, tak jak Wam mówiłam, to musi być bardzo ładnie schowany, bo ja nie uważam akurat, że ten typ torebki musi mieć podszewkę, aczkolwiek ja Wam ją pokażę, tak, jak ją zrobić. Ale jeżeli to ma pełnić funkcję torby plażowej, to podszewka raczej jest niepotrzebna. Tyle bobilonu jeszcze mi zostało, słuchajcie, także spokojnie jeszcze starczy chyba na etui, na telefon, tak, który może być przymocowany na łańcuszku do tej torebki. I teraz tak, tutaj mi trochę dzwoni, to jeszcze oczywiście to tutaj nie będzie przymocowane, ja to użyłam tylko i wyłącznie jako znacznik, tak, żeby to było widoczne, więc może, żeby nieporozumienie to nie powodowało, to ja to jednak odczepię, a to mi się zresztą strasznie szeleści, tak? Straszne wydaje dźwięki na tym stole. O, dobrze. I z drugiej strony muszę mieć to samo. Tutaj też mam te przymocowane te znaczniki, zaraz je odczepię. I teraz zobaczcie, co jest ważne. Po jednej stronie tutaj sobie zostawiam 9 oczek, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, tak? Czyli zaczynam sobie od to będzie moje miejsce mocowania do tego, a to z tej strony raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tutaj. I teraz tak, jeżeli mam zacząć na tym oczku, a na tym skończyć, to trzeba policzyć, ile jest oczek tutaj i to musi się dokładnie zgadzać z ilością oczek, do których będziemy mocować tutaj, tak? Teraz policzymy te oczka.
Dobrze, ja sobie tutaj zaznaczyłam, słuchajcie, zostawiając tutaj 9 oczek, tutaj sobie zaznaczyłam pierwsze i ostatnie, to są 44 oczka i tutaj dokładnie też sobie złapałam, gdzie będzie moje pierwsze oczko przyczepu i tutaj leci dokładnie 44 oczka, tak? I teraz będziemy to sobie przymocowywać za pomocą szydełka, tak, że tutaj tak samo jak po tej stronie powstanie nam taki fajny łańcuszek na zewnątrz. Mi się bardzo podoba taki sposób szycia. Ale możecie zastosować inne takie, jakie lubicie, tak? Dobrze. To będzie moje pierwsze oczko i to będzie moje pierwsze oczko, tak? Sobie tutaj to teraz zdejmę. One są już troszkę... O. To. I to, tak? Tutaj musimy wychodzić na zewnątrz łańcuszek. Sobie biorę pierwsze to, drugie tamto i teraz robię coś takiego. Już sobie rzucę ten bobilon na ten, bo tutaj nie będę go... O, zobaczcie. Tak. I pierwsze oczko. To sobie później schowam, przywiążę. Tutaj teraz tak, w to oczko. W to oczko. I mam drugie takie na zewnątrz, widzicie? Pociągnę. O. W to oczko, później w to od spodu i dopiero teraz chwytam tą nitkę, którą mam tu. O, i tak sobie przeciągam. O. To jest tak niezgrabnie się to robi, no ale ładnie to wygląda, tak? Tu, teraz tą kolejną, tak? Czyli w te body z naszej torebki i przeciągam. Już mam trzy oczka. Tu i tu. Tu i tu. I tu. I tak. Jeżeli właściwie to połączyliście, tak, to powinno się ilość oczek zgadzać i nic na końcu nie wystaje. Tutaj oczywiście jest nierówny brzeg, tak, no to jest duże oczko, więc tutaj sobie jeszcze na końcu torebkę wykończymy oczkami ścisłymi. Już kończę prawie to szycie. Zostały mi dosłownie dwa oczka. Jeden. I tutaj. Dwa. Teraz, żeby ta torba mi się tak też trzymała formę, to ja sobie jeszcze, właściwie no mam zakończone, tak, pracę. Można powiedzieć. Zaraz wam to pokażę. Oddalę się trochę, jak to teraz wygląda. Tak. Wygląda to tak. Teraz jak chwycimy tą torbę tutaj mając uszy, to nam się fajnie tutaj, o. Chyba za duże słońce dzisiaj jest, już po prostu wczoraj ciemno, dzisiaj za duże słońce. Tak to będzie wyglądać. Dosyć spora torba, dosyć spory taki kosz nam wyszedł, tak? Teraz obrobię tutaj cały brzeg. Właściwie to półsłupkami to obrobię chyba. Tak, półsłupkami. Lecimy. No już na słońcu nie da się posiedzieć, więc jestem znowu w domu. I teraz, słuchajcie, obrabiam sobie tą moją torbę oczkami, po prostu półsłupkami na brzegu. Albo ścisłymi można, nie wiem, jak wolicie, ja sobie obrobię półsłupkami. I teraz, jeżeli chcecie mieć uszy takiego typu, jak
mówiłam na początku, tak? Czyli na przykład uszy bambusowe albo uszy metalowe, to należy je teraz tutaj na brzegu wrobić. Ja nie będę już powtarzać tego sposobu wrabiania uszu, dlatego że ja to pokazywałam na przykład na siatce z Rafi, tak? Możecie to zobaczyć na innym moim tutorialu, tak? Ale siata. I tam jest pokazane ładnie, jak, znaczy ładnie, pokazane jest, jak te uszy wrobić, tak? Tutaj nie będziemy wydłużać na siłę filmiku. Jak mi się uda, to tutaj na górze strony będzie link do tego filmiku. Dobrze, widzicie, taki tutaj brzeg zrobię, będzie takie ładne wyrównanie, tak? Po prostu nie będzie tych tutaj uskoków i nierówności, tak? Cała torba, tak, po prostu dookoła. Teraz takie ujęcie z góry. Zobaczcie, ta torba jest bardzo duża. Tak, dwa bobilony to spokojnie, więc na plaży na pewno wejdzie Wam tutaj jakiś ręcznik i wszystkie plażowe elementy, tak? Po schowaniu sznureczków, tak, bo ta torba, no mówię, no nie wymaga podszewki, ale podszewkę zaraz sobie zrobimy. Żeby było prosto, żeby było proste to nasze, no tutaj, tak, więc jest obrobione półsłupkami, żeby to ładnie wyglądało. Nasza Messy Summer Bag. Może być koszykiem, ale jak ktoś chce na przykład, może sobie wszyć podszewkę z suwakiem, tak? No ja Wam tego nie pokażę, bo z szyciem u mnie na bakier. Jeszcze tutaj kawałeczek został, tak? Jeden bok. O. I będzie to gotowe. Ja sobie jeszcze użyję jednak tego bobilonu do zrobienia rączek. Ja lubię tak bardzo te rączki spiralne, więc ja sobie zrobię takie, jednak nie etui ani żadne te bambusowe rączki, ale jak mówiłam, ja Wam pokazuję różne opcje po prostu do wyboru, tak? I tutaj dochodzimy do końca. Jesteśmy na końcu. Gdzie tutaj teraz się wbić, żeby było ładnie, tak? Ja sobie teraz tą niteczkę już skrócę, znaczy już sobie ją ucięłam, zakończę sobie, tak? I teraz oszukana pętelka, czyli tu i tutaj wracam, tak? I tak to będzie wyglądało. Jeszcze podszewka i rączki. Całkiem spora naprawdę torba. Ona tutaj, słuchajcie, tak jak sobie złożymy ją w ten sposób, tak, to ona będzie miała o, 46 cm, a tutaj na wysokość, tu na wysokość mamy 24, tak, 24, a boczek ma, wymiary zewnętrzne, a boczek ma 14, więc spokojnie ten kawałek podszewki, który my mamy w wymiarach naszej
standardowych u nas, tak? Jeden kawałek tej podszewki wystarczy, tak? Nawet nam troszeczkę zostanie, tak? Zaraz idę szyć podszewkę. Po schowaniu sznureczków wkleimy podszewkę, a potem zamontujemy uszy. To jest lewa strona torebki, przekręciłam ją na lewą stronę i teraz po prostu na przykładzie jednego sznureczka pokażę Wam, jak ja to po prostu chowam, tak? Żeby to nam później z drugiej strony, no nigdzie, znaczy jak już będzie gotowy wyrób, żeby to nam nigdzie nie wyszło, bo to wygląda strasznie, tak? To jest to miejsce zakończenia, które przed chwilą robiłam i teraz sobie tutaj jakoś to najpierw zabezpieczam, żeby to mi się nie rozwiązało, no samo przyklejenie no raczej nie wystarczy, tak, bo no tak jak niteczkę się zabezpiecza, tak, szyjąc ręcznie, tak. O, tu i tutaj taki się robi jakby supełeczek, tak, i można to zrobić jeszcze raz. Tak. Później wpuścić to. O. Tu i tu, a na końcu sobie to po prostu przykleić tutaj na tej części zewnętrznej troszkę kleju Guterman, klej do tkanin i ja sobie to robię w ten sposób. O. Trzeba troszkę przytrzymać, aż to złapie, a następnie ten kawałeczek odciąć, tak? Jeszcze nie złapało, oczywiście to chwilkę musi potrwać, minutę przynajmniej. I to się nam na pewno nie odklei. Jeżeli chcecie, żeby nie miała torebka podszewki, no to musi to być zrobione bardziej dyskretnie, tak? Tak jak na przykład tutaj jest kawałek tego wystającej włóczki. No to robimy to gdzieś tu, tak? Gdzieś pod tym oczkiem. No to nie może być tego widać, tak? Po prostu. Jeżeli zrobiliście tą torebkę z jakiegoś bobilonu ciemnego, no to uczulam od razu, że klej, jeżeli pobrudzicie sobie to, to klej będzie widać, tak? Trzeba to zrobić tak, żeby klej był niewidoczny. Tutaj wystaje nam jeszcze jedno, to było chyba łączenie. Tak. Jeszcze sposób na to, żeby to ładnie schować akurat w tym ściegu, to jest, słuchajcie, schować to pod messipówką. Messipówka to jest lewa strona, chociaż ona bardzo fajnie wygląda, też może być równie dobrze Waszą prawą stroną, tak? Prawą stroną Waszej pracy. Przeciągnę sobie tą igłą do środka. Widzicie, to cichutko jest, nikt nie kosi trawy, nie krzyczy, nie tnie piłą i nie jeździ samochodem gdzieś mi obok mojego ogrodzenia, no ale cóż, takie warunki, tak trzeba nagrywać, nie mam profesjonalnego studia, bo to kosztuje jakieś kosmiczne pieniądze. Pod messipówką tutaj sobie to ładnie schowam. I mówię, w zależności od tego, czy planujecie podszewkę, czy nie, można to zrobić, nie wiem, no w ten sposób, tak? Albo tutaj schować pod messipówką, ukryć to tak, żeby naprawdę tego nie było widać, tak? No bo jeżeli to będzie torebka po prostu... O, widzicie, tego aż teraz jest... O, tu jeszcze kawałeczek wystaje. Teraz się nauczę naprawdę w ciemnej nocy dziergać, bo ja jakby między moimi dłońmi a pracą jest jeszcze kamera, tak? Więc... To jest troszkę dziwne wrażenie takie, tak jakbym coś robiła dosłownie po omacku. Dobrze, resztę schowam sobie już sama, to oczywiście pod messipówką, tak, bo tutaj akurat blisko mam messipówkę, to sobie tutaj to wkleję. Ja myślę, że ten klej Guterman to jest wart każdych pieniędzy, naprawdę to jest moje odkrycie życia. Super się trzyma na tym ta dzianina, tak? O, też trzeba uważać, żeby tam z drugiej strony nam to
nie wyszło, tak? Więc tego nie można sobie lać tyle, ile nam się tam podoba. Można też szydełkiem mniejszym przeciągnąć. O. I tutaj podkleić. No resztę już zrobię sama, nie będę tego nagrywała, tak? Tutaj przytrzymać, to trzeba troszkę przytrzymać, żeby to ładnie i porządnie złapało. Noż piękna ta torebka. Teraz zrobię sobie uszy, słuchajcie. Pokażę Wam je na przykładzie naprawdę bardzo małego, bardzo krótkiego kawałka. Oczywiście to trzeba ładnie, też ja sklejam też na klej Gutermann, ale to jest tylko wersja robocza, no bo tutaj takiego dużego, dużej rączki bym Wam nie pokazała, tak? Zobaczcie, to się składa tak na pół i się po prostu kręci, aż ten sznureczek sam będzie się tak naprężał, że będzie chciał się nam skręcać, tak? I wyjdzie Wam coś takiego, tak? Tak się robi te rączki. To się robi mega szybko. To znając to uczucie, gdzie już macie torebkę, a tylko brakuje rączek, tak? No to jest naprawdę najprostsza i najszybsza ekspresowa wersja na zrobienie rączki. Tutaj się wkłada później to kółko otwierane z drugiej strony też, tylko tu się łapie dwie strony, tak? I przyczepia się do torebki na brzeg, tak? To jest tylko taka wersja, żeby się zmieściła po prostu w kadrze. Więc robię swoje teraz rączki. Ja do swojej rączki sobie odmierzyłam 10 metrów bobilonu i oczywiście sklejam to sobie na klej do tkanin, tak? Sklejam to sobie, robię tak razy dwa, tak, bo ja będę miała dwie rączki. O. I sobie tutaj najlepiej to jeszcze przyłożyć czymś ciężkim i czekam, aż mi się to, aż to wyschnie, tak? O. 10-metrowy kawałek bobilonu. Teraz słuchajcie, zaczęłam szyć podszewkę, teraz właśnie ją sobie mierzę. Ona jest zrobiona z tych standardowych prostokątów bawełny, które mamy w sklepie, tak? I myślę, że troszkę jest za duża. Po prostu to jest przeszyte. Zobaczcie, mam prostokąt zszyty na razie tutaj po bokach. W przypadku tej torby, która jest bardzo sztywna, nie używam w ogóle dekowilu. Na razie prostokąt zszyty jest tu i tu, tak? Ten prostokąt przed złożeniem ma wymiary 50 na 80, a jak sobie przypominacie, już mierzyliśmy troszeczkę tą torbę. Teraz położyłam sobie tą podszewkę, znaczy torebkę na podszewce. Zobaczcie, tutaj ten wymiar to jest 44, tak? A wysokość torebki 21-22, a ten szczyt, znaczy szczyt, ten trzeci wymiar tutaj, to jest około 12 cm, tak? Będę tutaj troszeczkę jeszcze sobie pół centymetra tą stronę przeszyję, bo troszeczkę ta podszewka jest za szeroka. I pokażę Wam, co robię dalej. Już mam przeszytą tak tą podszewkę i teraz, słuchajcie, robię sobie coś takiego. To już wiele razy pokazywałam na różnych tutorialach, tak? Jak to zszywamy. Po prostu, żeby uzyskać ten trzeci wymiar, to przeszywamy w ten sposób. Ja nawet kupiłam, słuchajcie, ostatnio w Rossmanie taką kosmetyczkę, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Tak? To też jest zrobione z prostokąta, zszyta tu i tu, a potem złapana tak i róg jest ucięty. Tak? Dosłownie tak samo robię te swoje podszewki. Więc przeszyję teraz tutaj tę stronę. Zrobimy sobie tutaj, tak? Ten szef cały ma mieć długość 12 cm. Naprawdę nie jestem krawcową, więc może te instrukcje moje nie są, nie może tylko na pewno nie są profesjonalne, jeśli chodzi o szycie, więc pokazuję je tak urywkami. I z drugiej strony zrobię to samo, tak? I dzięki temu uzyskam w środku podszewki ten trzeci wymiar, tak? Czyli wnętrza tej torebki tutaj.
Zobaczcie, złapałam sobie już ten wymiar, czyli tutaj mam w ten sposób tą podszewkę dopasowaną, tak? I z drugiej strony to samo. Teraz po prostu muszę tylko sobie dokładnie złapać ten wymiar, tak? I tutaj tą podszewkę przeszyć, tak? I wkleić. I to będzie wszystko. Ja już mam gotowe moje rączki i moje wnętrze torebki. Mam podszewkę. Te rączki, słuchajcie, mają długość 44 cm, tak? I ja sobie tutaj symetrycznie na brzegu torebki zaczepię, tak? Ja lubię, jak jest więcej tych kółeczek, bo to są no, bardziej takie stabilne, no może stabilne, tak to można nazwać, tak? O, tutaj sobie wczepię, tak? I z drugiej strony zrobię to samo. One wtedy ładniej wyglądają po prostu, tak? Ale to naprawdę wystarczy też przyczepić na jeden. Ale później to trudniej odpiąć jest po prostu. I tu. I z drugiej strony zrobię to samo, tak? No i teraz jeszcze zostało mi do wklejenia podszewka, tak? To już jest naprawdę bardzo mało pracy. To zaczynamy klejenie. Żeby wkleić, słuchajcie, tę podszewkę do torebki, to ja sobie tak ją ustabilizuję przed wklejeniem, tak? Mam takie spinacze do szycia, tak? One też nie są konieczne, można to zrobić oczywiście szpilkami albo zwykłymi spinaczami do bielizny, tak? Także nie są potrzebne też jakieś specjalne wynalazki. O, i tutaj, żeby to mi się nie przekręcało, tak? Później. Mam tych spinaczy bardzo dużo, to one są bardzo podobne do spinaczy do bielizny, tylko są po prostu mniejsze, tak? Ja nie wiem nawet, czy spinacze do bielizny lepiej by się nie sprawdziły, bo będą po prostu większe, tak? O, i będę się starała, żeby tą podszewkę przykleić pod tą linią, tak? Tutaj, żeby to było równo. Ja sobie ją tak złapię tymczasowo, o, w różnych miejscach. O, one tak fajnie, bo to one trzymają tak po prostu. W trzech, czterech miejscach z każdej strony wystarczy, żeby nam się nie przesuwała. Wiecie, to znaczy ten klej do tkanin Glutermann, on jest bardzo mocny, bardzo. Jak już to przykleimy, to później naprawdę ciężko nam będzie się, że tak powiem, ciężko nam będzie zmienić zdanie, więc lepiej to przykleić dobrze, tak, żeby to było równo. Jak ja to zaczynam, słuchajcie, wrócę na chwilkę i klej puszczam od tej strony, od strony na podszewce, tak? Na podszewce, na tym szwie, gdzie, o, widzicie? W ten sposób, taka tubka kleju wystarczy naprawdę na kilka torebek, tak? O, i sobie tutaj, tak, żeby to było pod tą linią tutaj, tak? Nawet sobie mogę właśnie to pomóc teraz tymi spinaczami, żeby to mi się tutaj trzymało, tak? I tak robię po prostu dookoła, tak? Nie będziemy przedłużać, w sensie, żeby Wam pokazywać, jak rozprowadzić klej, no bo to jest prosta czynność, tak? O, przycisnąć. Teraz poprowadzić to dalej. Można rozsmarować troszeczkę, tak? Będzie większa powierzchnia klejenia. O, przytrzymać sobie tym. O, tak. No dobrze. Kleję i poczekam, aż mi klej chwyci. Później Wam pokażę, jak to wygląda. Ale torebka super. Już mi się to bardzo, bardzo, bardzo podoba. Zaglądamy do środka. Tak to wygląda w tej chwili, tak? Teraz tutaj rozprowadziłam klej, też sobie tym troszeczkę złapię, tak, żeby się trzymało. A jak już okleję dookoła, to położę to na płasko i przyłożę książką, tak, żeby ta powierzchnia była, żeby to było coś silniejszego, tak, co mi to będzie trzymało. Super to wygląda. Tutaj oczywiście też trzeba pamiętać, że tu jest to miejsce, musi być takie, no, mała dziurka na
karabinczyk, tak, żeby to nam się potem, żeby to nam potem nie przerwało podszewki, tak, jak będziemy to montować, jak klej bardzo dobrze złapie, więc o, niech sobie teraz ładnie schnie. Jeszcze mi została druga strona. Wygląda fajnie. Aha, i mi oczywiście, jak widzicie, zmieniłam w międzyczasie koncepcję z fioletowej na jednak amarantową, tak? Taką fuksję, żeby była taka sama podszewka jak torebka. Akurat mam taki sam kolor. Ja już jestem gotowa swoją Messy Summer Bag na wakacje, na plażę. Dziękuję, że obejrzałaś ten filmik. Proszę o subskrypcję mojego kanału. Dzięki temu będziesz wiedziała, jak będą pojawiać się nowe tutoriale. A naprawdę mam ich w planach bardzo dużo i to jeszcze do końca tego miesiąca. Pa, dzięki!